Dzień dobry. Domowa pracownia na Bielanach i drugie spotkanie w naszym studio filmowym, na które zaprasza Urząd Dzielnicy Bielany. Drugie spotkanie z animacją tradycyjną poklatkową. O animacji poklatkowej mówimy wtedy, gdy animator wprawia w ruch obiekty lub elementy. Dziś będziemy filmować lub fotografować nasze kukiełki po każdym przesunięciu. Potrzebne nam będą kukiełki. Mogą być wykonane własnoręcznie z plasteliny. Może to być własny miś, lalka. Najlepiej, żeby kukiełka miała ruchome kończyny. Wtedy będzie lepszy efekt. Potrzebujemy też tło, które nam pokaże, gdzie odbywa się akcja filmu. Dziś Was zapraszam na Stare Bielany. Cyfrowy aparat fotograficzny lub telefon z możliwością robienia zdjęć lub nagrywania filmów. Poklatkowa animacja tradycyjna to fascynujący temat na zajęcia dla dzieci w każdym wieku. Jednak młodsi będą potrzebowali pomocy w obsłudze urządzeń, w nagraniu i w edycji i oglądaniu później naszej animacji. Takie studio filmowe może sobie urządzić każdy. A animację poklatkową z kukiełkami możemy wykonać na dwa sposoby. Można to zrobić aparatem fotograficznym, wykonując zdjęcie po każdym przesunięciu. Efekt ruchu uzyskamy oglądając serię zdjęć na pokazie slajdów w trybie przyspieszonym. Kukiełkę w ruch wprawiamy, robiąc zdjęcie po każdym przesunięciu. Zdjęcie, zdjęcie, zdjęcie i tak dalej. Druga metoda z filmem przy pomocy pauzowania, czyli to, co ja zrobię za chwilę. Wstrzymujemy film, tak? Pauza, przesunięcie, włącz. Pauza, ruch, włącz. Pauza, ruch i tak dalej. Zapraszam Was na film pod tytułem Wielka przygoda na Starych Bielanach. Dla mnie był to jeden z najbardziej wciągających filmów. Mam nadzieję, że i Wam się spodobała nasza bielańska przygoda. Zachęcam wszystkich do zabawy w animację tradycyjną poklatkową i do zobaczenia w kolejnym odcinku Domowej Pracowni na Bielanach.